Dzień dobry Państwu. Tak jak już zapowiedział prowadzący sesję, chcielibyśmy opowiedzieć o tych uniwersyteckich doświadczeniach współpracy z instytucjami kultury i wykorzystania tego cyfrowego dziedzictwa w projektach naukowych. Natomiast zanim to zrobimy, chcielibyśmy bardzo krótko opowiedzieć w ogóle o laboratorium, bardzo krótko o kontekście naszego powstania, ponieważ to też pokaże tę naszą perspektywę, w której pracujemy. I przede wszystkim warto pamiętać, że Laboratorium Cyfrowe Humanistyki, czyli LACH, jest tworem stosunkowo nowym, ponieważ powstaliśmy pod koniec 2015 roku i powstaliśmy też w odpowiedzi na taką bardzo realną potrzebę ujednolicenia i koordynacji prac prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ w tym okresie było już realizowanych około 100 projektów z zakresu humanistyki cyfrowej, które dotyczyły bardzo rozbieżnych tematów, ale równocześnie często w jakiś sposób dublowały stosowane rozwiązania, to znaczy wykorzystywały podobne narzędzia czy metodologie i też nie było takiej wiedzy o różnych działaniach. Z drugiej strony bardzo silna była taka potrzeba ujednolicenia działań zewnętrznych uniwersytetu i sprawienia, żeby UW mówiło właściwie jednym głosem w kwestiach związanych z cyfrową humanistyką. Jest to dosyć ambitny plan, który staramy się realizować. I bardzo ważnym też aspektem naszej działalności jest to, że powstaliśmy z inicjatywy wielu wydziałów humanistycznych, na których realizowane są badania cyfrowe, ale także Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, co wskazuje, że w zasadzie od początku kluczowa jest tutaj współpraca z jednej strony humanistów, a z drugiej strony także osób reprezentujących nauki ścisłe. Znaczy, myślę, że można laboratorium myśleć jako takim hubie, nie wiem, takim miejscu wspólnym dla tych projektów, które są organizowane czy prowadzone na UW. I to jest też tak, że my staraliśmy się stworzyć taką dosyć otwartą przestrzeń, strukturę, więc to nie jest tak, że prowadzimy wyłącznie działania czy prace na rzecz projektów lingwistycznych czy historycznych, ale tak naprawdę każdy może do nas przyjść ze swoim projektem, ze swoim pomysłem i możemy go dalej przepracowywać, także ucząc się, to znaczy my też się uczymy, tak? Kiedy ktoś do nas przychodzi z jakimś projektem i jest to dla nas okazja, żeby czegoś się nauczyć. I też warto tutaj podkreślić, że tymi kluczowymi elementami naszej misji jest właśnie wspomniana przez Marcina interdyscyplinarność, czyli łączenie umiejętności z różnych dziedzin. I z jednej strony zbieramy tutaj w laboratorium ekspertów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje, z drugiej strony też łączymy ludzi, którzy umieją rzeczy, które mogą być potrzebne do realizacji wybranych projektów. I bardzo ważna jest dla nas współpraca z różnymi sektorami, w tym z sektorem instytucji dziedzictwa, które posiadają bardzo ciekawe zbiory danych, które są i powinny być wykorzystywane w badaniach naukowych. No i takim kluczowym aspektem naszego działania jest ułatwianie takiej współpracy. I też chcielibyśmy podkreślić, że tą naszą rolą jest promowanie w ogóle humanistyki jako całej, bo też dla nas bardzo ważne jest, że cyfrowość w humanistyce jest czymś polegającym też na narzędziach i metodach. Natomiast nie jest to coś, co bardzo nas odróżnia od tradycyjnych dziedzin humanistycznych. I też humanistykę rozumiemy szeroko, interdyscyplinarnie i wpisujemy w nią właśnie działalność instytucji dziedzictwa czy organizacji pozarządowych, które niejednokrotnie mają bardzo ciekawe doświadczenia i wartościowe dla nas. I to takie podejście humanistyczne do informatyki widać na przykład w cyklu wykładów, które organizujemy jako taką w ramach naszej działalności dydaktycznej czy popularyzatorskiej. Wykłady te nazywają się poza interfejsem humanistyka i informatyka i tam można przyjść posłuchać na przykład o humanistycznym spojrzeniu na gry komputerowe. Na to, jak gry komputerowe można analizować literacko czy gatunkowo, jak myśleć o starych komputerach właśnie z perspektywy badań humanistycznych. I to jest moim zdaniem coś, co pokazuje, że humanistyka ciągle pozostaje aktywna. Tak? Mamy rozwój cyfrowych narzędzi, cyfrowych zasobów, ale takie krytyczne podejście humanistyczne cały czas jest okej. Myślę, cały czas jest ważne, tak? I staramy się to zachowywać.
Tak, tak więc jak w ogóle działamy i w jaki sposób realizujemy projekty? Ponieważ nasze działania wyglądają też tak, że można się do nas zgłosić z pomysłem na jakieś działanie, nie wiedząc w jaki sposób ugryźć to od strony informatycznej, albo mogą się do nas i zgłaszają się także instytucje, które chciałyby takiego eksperckiego wsparcia w realizowaniu swoich projektów. I to, co jest dla nas tutaj na slajdzie, mogą Państwo zobaczyć kluczowe dla nas wartości, to znaczy chcemy korzystać z wolnego i korzystamy z wolnego i otwartego oprogramowania. Zawsze dbamy o możliwość ponownego wykorzystania danych, stosujemy protokoły wymiany metadanych. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby realizowane przez nas projekty nie umierały zbyt szybko i żeby można je było też potem ponownie wykorzystać w sposób, o którym w tej chwili nie jesteśmy w stanie pomyśleć. I może Marcin przedstawiłbyś krótko kilka takich projektów, którymi możemy się pochwalić. To znaczy tutaj na przykład, jeśli chodzi o to wspieranie wykorzystania wolnego oprogramowania w projektach humanistycznych, na przykład pracujemy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej, które jest stowarzyszeniem, które ma właściwie zerowy budżet, znaczy nie ma tam prawie żadnych pieniędzy i żadnych szans na to, żeby pozyskiwać granty na działania cyfrowe. I dzięki temu, że istnieje oprogramowanie, które jest, to myślę o MECE, oprogramowanie darmowe, które pozwala zbudować w miarę budżetowy projekt spełniający jakieś główne takie współczesne standardy, czyli pozwalający na wystawienie API korzystający z AIPMH, no, staramy się też właśnie wchodzić w takie małe projekty, które jakby nie funkcjonują na bazie dużych grantów ministerialnych, ale stanowią istotne wsparcie dla bardzo małych, ale ważnych projektów humanistycznych. No, chyba dalej. Tak. Aha, no właśnie i pracujemy teraz też nad projektem Repozytorium Szekspira. To jest projekt, który też pokazuje, że taka dyskusja o tym, ile rzeczy jest digitalizowanych, jaki ma zasięg digitalizacja w Polsce, ta dyskusja powinna uwzględniać też jakość tej digitalizacji, bo tutaj dla nas dosyć dużym wyzwaniem było nie tylko pozyskanie samych skanów tłumaczeń polskich Szekspira XIX-wiecznych, ale też praca z nim, czyli pozyskanie dobrej jakości skanów, zrobienie OCR-u. To są rzeczy, do których trzeba włożyć masę pracy, pomimo tego, że te zasoby są teoretycznie dostępne online. Projekt szekspirowski polega na tym, że będziemy tworzymy repozytorium polskich tłumaczeń Szekspira. I to jest projekt, który zaczął się od tego, że od pomysłu, żeby w ogóle zrobić stronę, na której będą dostępne w jednym miejscu te wszystkie przekłady, a prawdopodobnie skończy się na stronie, która będzie pozwalała przeszukiwać te przekłady pełnotekstowo, robić jakieś analizy statystyczne korpusu. Na obecnym etapie ta strona oprócz repozytorium będzie miała też i uporządkowania wszystkich informacji o przekładach, jakiejś też krytycznej analizy tych przekładów, będzie miała porównywarkę, która będzie umożliwiała porównywanie poszczególnych przekładów. Więc to jest też tak, że do nas ktoś przychodzi z projektem i to nie jest tak, że ten projekt jest od razu zaplanowany do końca, tylko może się dalej rozwijać. I ten projekt też realizujemy w oparciu o MECE, chociaż ona tam będzie trochę zmodyfikowana, ale jakby podstawa to jest darmowe i wolne oprogramowanie. Tak, i na przykładzie tego projektu też bardzo dobrze widać, że ważne dla nas jest nie tylko udostępnienie zasobów, ale też od razu zaproponowanie jakiegoś rozwiązania pracy z nimi, umożliwiającego takie ponowne wykorzystanie. I też dla porządku dodam, że ten projekt repozytorium, cyfrowe repozytorium XIX-wiecznych przykładów Szekspira jest realizowany przez profesor Annę Włodarczyk-Cetere z Instytutu Anglistyki UW. We współpracy z nami. I kolejna rzecz, którą realizujemy też we współpracy z instytucjami dziedzictwa, to są takie projekty, gdzie jesteśmy tym partnerem dysponującym sprzętem i kompetencjami, ponieważ w ramach naszego laboratorium działa między innymi pracownia skanerów 3D. Jesteśmy w stanie pozyskać taką pełną dokumentację 3D obiektów zabytkowych. W minionym roku w wakacje skanowali
budowaliśmy na przykład rotundę w Cieszynie, gdzie była także wykorzystywana fotografia lotnicza i zebraliśmy no, wszystkie możliwe dane, które można pozyskać dotyczące tego obiektu, które z jednej strony są bardzo cenne pod względem naukowym, mogą być wykorzystywane potem do inwentaryzacji czy do badań, ale mają też bardzo duży potencjał popularyzatorski, ponieważ mogą być no, odarte z tej bardzo szczegółowej warstwy i wykorzystywane do stworzenia wirtualnego zwiedzania czy czegokolwiek w tym stylu. Tak więc to też jest bardzo ciekawy kierunek, gdzie jakby te dwa światy, znowu instytucje dziedzictwa oraz świat naukowy, mogą się nawzajem, mogą nawzajem coś sobie zaoferować. Znaczy to jest nie tylko skanowanie, ale też niedawno organizowaliśmy taki warsztat poświęcony przetwarzaniu tych zbiorów 3D. To był taki warsztat, który pozwalał ludziom, którzy nie mają jakiegoś dużego doświadczenia w takiej pracy, jakby zacząć pracę z tymi skanami. I wydaje mi się, że to też jest fajne, że z jednej strony gromadzimy zasoby, czy ułatwiamy gromadzenie zasobów, ale z drugiej strony też pokazujemy, w jaki sposób można z nimi pracować. Tutaj też ważnym wątkiem, jak mi się wydaje, w naszej działalności jest wspieranie otwartej nauki czy też otwartego dziedzictwa. Oprócz wspierania jej na poziomie projektów poszczególnych, tak? Czyli kiedy rozmawiamy o tym, jak ma projekt wyglądać, to sugerujemy, że dobrze było, gdyby to były otwarte dane, otwarte zasoby w miarę możliwości, ale też organizujemy warsztaty i szkolenia z open access, z otwartej nauki, także dla redaktorów czy dla redakcji czasopism naukowych. No i tak jak już wspominaliśmy, ten ważnym wątkiem naszego działania jest ten wątek dydaktyczny czy kompetencyjny, bo wierzymy, że te wszystkie rzeczy, które my albo ludzie, których znamy, umieją, to są rzeczy, którymi należy się dzielić i popularyzować. Dlatego też prowadzimy warsztaty specjalistyczne z wykorzystania konkretnych narzędzi czy infrastruktury, o których krótko już opowiadał Marcin. I też staramy się działać też poza tym polem uniwersyteckim, realizując programy skierowane do szkół, czy właśnie te wykłady popularyzatorskie skierowane do wszystkich zainteresowanych kulturą cyfrową. I to chyba wszystko, co mamy do powiedzenia. Bardzo dziękujemy.